Nie powiem wam dziś nic odkrywczego, trudnego i nowego. Wręcz przeciwnie, odnoszę wrażenie, że kiedy będziecie opuszczać dzisiejsze nabożeństwo, aby jeszcze usiąść, posiedzieć razem, porozmawiać i tak dalej, powiecie, że to no takie mleczko nam tu trochę przygotował. Myśmy się spodziewali, że co najmniej będzie, nie wiem, rozpatrywał gramatykę języka hebrajskiego gdzieś tam w późnym Izraelu, coś takiego, nie? A ja takie same proste rzeczy przygotowałem, bo chcę wam coś powiedzieć o tym, od czego wszystko, cała nasza przygoda się zaczęła, a mianowicie coś o naszym powołaniu i kościele, w którym powołał nas Pan. Mój tytuł dzisiejszego słowa jest, że Bóg nie ma planu B, nie ma planu B dla kościoła. Nie ma czegoś takiego, że Bóg powie w porządku, kościół nie zadziała, no to mam jeszcze jeden pomysł. Bóg dał nam coś, co ogłosił wcześniej Chrystus i mamy z tym iść. I Bóg nie ma jakiegoś planu B dla Kościoła, jeśli wiecie, w jakim sensie mówię. Nie mówię tu w sensie, że ktoś z nas gdzieś po drodze się nie wywróci, nie upadnie, czy nawet mocno nie poobija. Tutaj Pan sobie doskonale radzi z podnoszeniem nas, uzdrawianiem i przywracaniem. Jakie jest moje fundamentalne pytanie życiowe? Kiedy czytam z moich notatek to pytanie, to czytam pytanie, które właściwie drżącą ręką sam zapisałem na jednej z moich leśnych przechadzek modlitewnych. I zapisałem sobie takie słowa, wtedy jeszcze nie wiedząc, że dzisiaj przed wami, bracia, siostry, przyjaciele, go przeczytam. Jakie jest moje fundamentalne pytanie życiowe? Chętnie powiemy, znać Jezusa, łatwa odpowiedź, nic nie kosztuje. Jakie jest do głębi moje pytanie jako osoby w Kościele, albo jeszcze jaśniej, na ile to, co ogłaszam, że jest ważne i konieczne, na ile to, co deklaruję, że jest prawdą, która przenika moje życie i głoszenie, jest naprawdę dla mnie ważne. Nie jeden raz z tej kazalnicy mówiłem, że jedno z najodważniejszych modlitw jest ta, w której chciałbym, abyśmy przebywali w tym miejscu w najbliższe 3 dni. Panie, pokaż mi mnie tak, jak Ty mnie widzisz, a nie jak ja o sobie myślę. Myślę, że to jest odważne pytanie. Stanąć w prawdzie z samym sobą i porównać swoją prawdziwą sytuację z naszymi najgłębszymi przekonaniami, z tym, co ogłaszamy jako prawdę. Kiedy cokolwiek nam się dzieje, pomiędzy bodźcem a reakcją, pomiędzy wyzwaniem a decyzją, pastorze, pomiędzy pytaniem a odpowiedzią, pomiędzy nimi istnieje przestrzeń, w której zadziała to, czym naprawdę przed Bogiem jestem. To, kim naprawdę jestem, zadziałają nasze poglądy, nasza wiedza i nasz czas spędzony przed Panem. To tu jest to, co w nas najważniejsze. Jezus. Za to, kim był, zapłacił cenę, żeby zrobić to, do czego był powołany przed wiekami, przed założeniem światów i wszechświatów. Jeśli będę tym, kim On chce, zrobię to, do czego mnie powołał. Amen. Co jest naszym powołaniem? Najkrócej, naszym powołaniem jest, wierzę, się zgodzicie, dzielić się Ewangelią na tym świecie i być uczniami Jezusa. Powiem tak, i nieraz się nie obawiałem tego powiedzieć głośno, że jeżeli zniknie z naszego życia uczniostwo, czyli uczenie się podobieństwa do Jezusa, jeszcze raz, jeżeli zniknie z naszego życia uczniostwo, to Kościół jest organizacją absolutnie bez sensu, marnującą czas. Bo można lepiej śpiewać i o innych rzeczach. Bo można cokolwiek, co robimy, robić lepiej. Biednych też można karmić. Jeżeli przestaniemy być uczniami, Kościół traci sens. Jeśli to uczniostwo nie prowadzi do świadectwa, Kościół traci sens. A więc chcę powiedzieć o naszym powołaniu, o fundamentach, jak powiedziałem, o mleku. Bo ja głoszę Ewangelię, zwiastuję Jezusa i uczę się od Niego dlatego, że Go kocham. A Ty? Dokładnie to jest nasz powód, prawda? Nie robimy czegoś dlatego, bo nam kazali na nabożeństwie, bo to nasza praca, bo nam gdzieś tam ktoś posyła jakiś przelew, no trzeba, bo co zrobisz, kazali głosić, to głoszę. Jest w Biblii kilka wspaniałych wersetów, które dla mnie oddają atmosferę tych pierwszych dni zakochania się w Panu, kiedy
kiedy Biblię czytasz, jest bardziej aktualna niż gazety, które wyjdą jutro. Kiedy Biblię czytasz, jest tak aktualna, że czytasz i widzisz siebie. Wróćmy wspomnieniami do tego, gdy większość z was na tej sali naprawdę poczuła i stało się to waszą myślą. 2 Koryntian 5, 14 i parę wersetów dalej. Bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała, a jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to już teraz nie znamy. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Amen. Sam ten werset już jest powodem do świętowania, prawda? O, chwała Bogu. Wiecie, wy nie wiecie, ale tutejsi pamiętają. Ja pod bramę tego zboru przyjechałem pierwszy raz choperem, wielkim motocyklem. Pod bramą jeszcze dwa piwa sobie golnąłem, bo mi powiedzieli, że mi chcą mózg wyprać zielonoświątkowcy. A ja strasznie chciałem do środka wejść. To jeszcze było na starej lokalizacji. I wiecie, co się stało? Wyprali. Mam czysty. Chwała Jezusowi. O, czytajmy dalej. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków i powierzył nam słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. To jest sens życia. To brzmi w każdym, kto jest oddzielony dla Pana, w każdym, kto wykonuje to dzieło, w większości z nas dzisiaj. To jest stan, w którym wszyscy byliśmy w te pierwsze dni i stan, który wobec tych sztormów, burz i rzeczywistości naszych dni mamy zachować. Amen. Głosić Ewangelię i być w Nim. A więc głosimy Ewangelię, bo do tego zostaliśmy powołani. Nie chcemy, wiecie, przynajmniej zawsze tutaj to mówimy, nie chcemy, żeby ludzie się do nas zapisywali, ale pragniemy, aby zmieniali sposób życia i żyli dla Jezusa i razem z nami Go uwielbiali i razem z nami się do Niego przyznawali. Niedawno rozmawiałem tu rozmowę z jednym kapłanem rzymskokatolickim i zostałem zapytany właśnie o ekumenię, jaki ja mam pogląd na ekumenię. Nie wiem, czy spodziewał się mojej zgody, czy spodziewał się jakiejś burzliwej odpowiedzi, ale powiedział, że zaciekawiła go moja odpowiedź. Ciekawe, czy się zgodzicie z moim punktem widzenia. Powiedziałem do niego, bo on się pyta, na ile ekumeniczny jesteś? Ja mu powiedziałem, wiesz co, a on poprosił, żebyśmy przeszli na ty, bardzo przyjazny człowiek, przyjaznym był w Bielsku. Nie wiem, czemu przyszedł nas odwiedzić i przyszedł na rozmowę. Ja mu mówię, wiesz co, ja to widzę tak. Jeżeli ty wierzysz w Jezusa, a ja w Jezusa nie wierzę, to podpiszmy sobie, chłopie, co chcemy. I tak ja idę do piekła, a ty do nieba. Jeżeli ty wierzysz w Jezusa i ja wierzę w Jezusa, to nic podpisywać nie musimy, braćmi jesteśmy. I wierzymy w to samo słowo. No, mówię, no ciekawe, jeszcze mi tego, tak mi nikt nie przygadał. Ja nie widzę, to było przygadanie, nie? Ale tak to widzę. Głosimy Ewangelię, bo do tego zostaliśmy powołani. Wierzymy, że ludzie, którzy przyjmują Jezusa, są zbawieni. I nie chcemy, żeby się ludzie zapisali, ale przeminili. I dzisiaj przyzwyczajono nas, wiecie, troszkę do liczb, nie? Dawno już ktoś powiedział więcej niż liczby. Stara książka, 30-40 lat temu ją czytaliście, nie? Dzisiaj przyzwyczajono nas. Włączysz telewizor i masz 2000 zginęło podczas trzęsienia ziemi. 130 rozbiło się samolotem gdzieś na Syberii. Cyk, zmieniamy kanał i znika 2130. Ale kiedy na chwilę się zatrzymamy, to byli prawdziwi ludzie, do których gdzieś tam, ktoś tam był powołani, aby wiedzieli o Jezusie. Świat zamieszkują prawdziwi ludzie, do których zostaliśmy powołani i nie ma planu B dla Kościoła. To są prawdziwi ludzie. Czy jest taki stary midrasz żydowski, który opowiada o tym, jak Izrael przechodząc przez Morze Czerwone, wiemy, że za nimi morze się zamknęło i Egipcjanie potonęli i Izrael zatańczył przy dźwięku tamburynów. Cieszyli się,
I oczywiście to jest taki midrasz, wiecie, ale on opowiada, że i aniołowie w niebie zaczęli tańczyć, cieszyć się z tego, że Izrael przeszedł. I ów midrasz powiada, że Bóg ich zatrzymał i mówi, z czego wy się cieszycie? Moje dzieci giną. Coś do myślenia, nie? Zgładził nasz dług. I polecił nam, abyśmy mówili o tym innym. Polecił nam tą służbę. Kiedy myślę słowo służba, myślę sobie, że służba to jest jakieś upoważnienie do czegoś, prawda? Kiedy nas zatrzymuje mundurowy policja, to wiemy, że gość jest na służbie i, daje, i on ma pewien autorytet. Biały fartuch lekarza jest w jakiś sposób jego autorytetem. Czy jakiś inny mundur, czy tak dalej. My również musimy się odpowiednio ubrać do naszej służby, do której zostaliśmy powołani. Pamiętam, jak jakiś czas temu podzieliłem się tutaj z moim zborem takim kazaniem, możecie je znaleźć gdzieś tam na naszych starszych kazaniach z tamtego roku, jaki powinien być prawidłowy ubiór na nabożeństwo. Pastor Marek wie, że ja nie jestem fachowcem od ubiorów. Nawet na mojej ordynacji się spytał mnie, jak żeś się chłopie ubrał, pamiętasz? Moda nigdy nie była moją siłą. Ale musimy się odpowiednio ubrać. I pamiętam, że kiedy zatytułowałem to kazanie, jaki powinien być dobry ubiór na nabożeństwo, to miałem parę ciekawych odpowiedzi. Wiecie, niektórzy mają krótki ląd i zanim posłuchali, już wiedzieli, nie? I już mi powiedzieli i tak dalej, nie? Ale chodzi o nie tyle to, jaką odzież będziemy mieć na sobie, ale jak będziemy przyodziani duchowo w tą służbę. I wtedy pamiętam, przyniosłem naszym zborownikom tutaj przykład tych kapłanów Izraela, których myśli mieli święte, myślcie o tym, co w górze, skąd oczekujecie Pana, a ten typologiczny sposób, możemy powiedzieć, Bóg im powiedział, żeby taki kapłan miał diadem świętości, tak? On był symbolem świętości myśli. To są Twoje myśli przed Jahwę, to, co myślisz, jest święte. Później mu powiedział, będziesz miał Boży napierśnik z nazwami 12 plemion. To jest Twój lud, za nich stoisz, im służysz. Dla nich zostałeś powołany. To jest Twój ubiór. Musisz przyjść przygotowany na to, co będziesz robił, bo mówię dziś w większości do pastorów i naszych zborowników. Oni wytrzymają, że mówię do pastorów. Amen. Musimy przyjść przygotowani. Często mówię braciom czy usługującym tutaj, pamiętajcie, to nie jest byle co, my nie śpiewamy, my nie mówimy, my służymy. My nie jesteśmy tu dla siebie, jesteśmy tu dla ludzi, dla chwały Bożej. Przyjdźcie przygotowani. A więc ten Boży napierśnik z nazwami 12 plemion, mieć każdego na sercu w modlitwie. Potem mi się podoba dalej, tłumaczy Słowo Boże. Znacie Słowo, więc domyślacie się sami, możecie to znaleźć. Mówi, że musiał mieć taką tunikę. Ciekawe, że tam miała być tunika lniana i Bóg tam dalej pisze, że to nie może nic być, co się poci. Zastanawiam się, Panie, jaka jest z tego lekcja? Co ja się mogę z tego nauczyć? Len oddycha. I nagle doszło do mnie. Pastorze, sługo, głosicielu, Bóg nie chciał widzieć spoconych ludzi w służbie przybytku. Spoceni i brudni to oni z Egiptu uciekali. Ale chciał widzieć ludzi pełnych Ducha Świętego, odpoczywających w Panu, mówiących to, w co naprawdę wierzymy. To, czym naprawdę żyjemy. Z Egiptu wychodzili spoceni, zmęczeni niewolnicy. Teraz miało być inaczej. To była ta bielizna odpoczynku, bym powiedział. Z zewnątrz wyglądam na zajętych. Czasami ludzie spotykają mnie w korytarzu, mówią, zmęczony jesteś. Ja mówię bardziej gadaniem, nie? Ale w sumie odpoczywam w moim Panu. I na koniec ten kapłan miał szatę z dzwoneczkami. Flawisz pisał, że 72, inni mówią 74, te dzwoneczki różnie to tam interpretują, nieważne ile, ale to była ta radość jego świętości, radość jego wyjątkowości. Ostrzeżenie zachęcające do bojaźni, dźwięk zachęcający do radości, bo nie ma planu B dla tych, których On powołał do świadectwa i dla tych, którzy mają je usłyszeć. Amen. Głosimy Ewangelię, bo bez niej ludzie, przyjaciele, idą do realnego miejsca, bardzo realnego, i owe miejsce nazywa się piekło. Jest to realne, prawdziwe miejsce, które, jak już C.S. Lewis mówił, diabeł na dwa sposoby stara się przedstawić. Albo je ośmieszyć, albo zrobić takim strasznym, żeby ludzie żyli w strachu.
Albo żebyśmy o nim nie mówili wcale, albo za dużo. Oczywiście można próbować je zgasić, ośmieszyć i tak dalej, ale to nie zmienia faktu, to zmienia tylko poglądy. Jakiś czas temu w pewnej dyskusji jeden człowiek przypomniał mi o tym, jaki ważny jest głos Kościoła i mówi, czy nie wiecie, że święci, że my świat sądzić będziemy, aniołów i tak dalej. Przedstawił siebie, wiecie, tam z 1 Koryntian, 6 rozdziału i tak dalej. Ale ja mu powiedziałem, wiesz co, mam troszeczkę inny lęk w moim sercu jako pastor. Może to jest bardzo płytkie. Spokojnie, ja wiem, że to biblijna prawda, co mówisz, ale jest pewne tutaj klucz do zrozumienia jej. Co niektórzy z tych, których tak łatwo sądzimy i tak lekko nam się mówi o piekle, zapytają, jak to możliwe, że żyłem obok was i nigdy nie usłyszałem, że macie taki ratunek i takiego Jezusa. Jak to możliwe? I teraz się okazuje, że ty jesteś wierzący. Wiecie, to mi trochę przypomina z dzieciństwa, pamiętacie Hansa Klossa? Ja jestem to pokolenie, że jak leciał Kloss, Janosik i 4 pancerni, to piaskownica była pusta. Potem znów się zapełniała. Nie do co dziś. I pamiętam, jakie zdziwienie było, kiedy w ostatnim odcinku Klossa ci Niemcy wzięci do niewoli patrzą, a Kloss jednak w polskim mundurze. O kurczę, to ty nie nasz. I trochę tak będą niektórzy zdziwieni, jak nas może zobaczą. A, to ty wierzący byłeś. Ale my jesteśmy ubrani do kapłaństwa. To ma być widać. Jesteśmy powołani do głoszenia Ewangelii, dlatego że Bóg ma pewien plan i dla planu tego nie ma planu B. Jana 3,17 mówi, bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Boży plan nie polega na tym, że Bóg planuje wysłać kogokolwiek do piekła. Bóg nie ma takiego planu, że o, dla Jaśka to piekło ma krzywy nos. Nie. To nie jest jego plan. Piekło to miejsce, gdybym miał, wiecie, ktoś powiedział, jak bez użycia wyjaśnić, co to jest piekło, bez użycia teologii mam na myśli, to powiedziałbym, że piekło to miejsce dla ludzi, którzy sami chcą zapłacić za swoje grzechy i nie chcą przyjąć, że ktoś zapłacił. Tak bym to powiedział. To nie jest konieczne, nie musimy, bo wiemy, że ktoś zapłacił, a my zostaliśmy powołani, aby o tym głosić. Amen. To jest nasze przesłanie. Mówiłem wam, to będzie mleko, ale to jest nasze przesłanie. On przyszedł, aby zbawić ludzi. I spotkałem się z tym ciekawym. Zaczęliśmy walczyć o pewnego człowieka, bardzo mocno związanego alkoholizmem. Jedna odwykówka, druga odwykówka, trzecia odwykówka. Wiecie, myślałem, pójdę może... Porozmawiam z jego rodziną, okazało się, że chłop ma niezłą rodzinę, nawet teologa miał w rodzinie. Ale zatkało mnie, kiedy usłyszałem, że ów człowiek, z którym chciałem się modlić o tego chorego, mówi, wiesz co, to jest takie przeznaczenie. Bóg przeznaczył jednych, że pójdą do nieba i pójdą do piekła i Bóg go przeznaczył, że on będzie alkoholikiem i on nie ma z tego wyjścia. Ja mu mówię, słuchaj, my w to nie wierzymy. Ja wierzę, że jego przeznaczenie to jest iść do nieba, tylko teraz chwilowo pije. To jest jego przeznaczenie. Bo Bóg nie zdecydował, które ludziki do nieba, a które do piekła. Niby czemu ja do nieba? W czym jestem lepszy niż on? Bóg nie tak zdecydował. On mówi, wiecie, predestynowany jest do pijaństwa. Nie. Być może dzisiaj pije. Ale my właśnie dlatego wierzymy w Pięćdziesiątnicę i w uleczenie Boże, że powołani zostaliśmy do głoszenia Ewangelii. Nie ma dlatego planu B i wierzymy, że ludzie przestaną pić, przestaną być zranieni, że ludzie będą mogli znaleźć tu miejsce, w którym Bóg będzie mógł poskładać ich życie, bo nie chodzi o nas, chodzi o to, do czego zostaliśmy powołani. Amen. Bóg jest cierpliwy. Dla mnie był bardzo cierpliwy, a dla ciebie? Mogę śmiało głosić świadectwo. Ja mojego Pana zawiodłem setki razy. Mój Pan nie zawiódł mnie ani raz. Taki jest mój Pan. Bóg jest cierpliwy i nie chce, aby ktokolwiek zginął. Piotr pisze w 2 Piotra 3,9, Pan nie zwleka z wypełnieniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, ale jest cierpliwy względem was, gdyż nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy się nawrócili. Odrobiłem za was zadanie z greki. Wszyscy znaczy po polsku wszyscy.
Wow. Jaki dobry jest nas Grek, nie? Indywidualnie i kolektywnie. Nieraz mówiłem, że Kościół to jest społeczność, to jest ta eklezja tych wywołanych, wybranych, ale tworzymy społeczność dlatego, że każdy z nas indywidualnie został powołany. Nie jesteśmy społecznie wezwani, aby być grupą indywiduów, ale indywidualnie spotkani z Jezusem staliśmy się częścią Kościoła. Warto głosić. Życie ludzkie jest ogromnie wiele warte. Niedawno ogłosiłem też tutaj, mówiłem, ile według was jest warte życie ludzkie. Nieraz myślałem o tym temacie, jak bardzo Bóg ceni człowieka. Pamiętam taki fragment z filmu, który wszyscy pewnie oglądaliście, Listę Schindlera, pamiętacie? I pamiętacie ten wstrząsający koniec, kiedy on już musiał opuszczać Kraków, musiał wyjechać i patrzył na różne swoje rzeczy, ponieważ ratował kogo się dało i za różne rzeczy wykupywał ludzi z tych pociągów śmierci, prawda? Czy po prostu ratował ich przed śmiercią. I w pewnym momencie patrzy jeszcze na swoją złotą przypinkę, mówi, to by było parę osób. Szkoda, że nie sprzedałem. To by było, nie? Też czasami ktoś mówi, wiesz, jeszcze nigdy nie byłem u nikogo przy łożu śmierci, żeby powiedział, żałuję, że tak mało byłem w biurze i tak mało zarobiłem. Zawsze, kiedy człowiek odchodzi, żałuję, że nie był bardziej z tymi, których kocha. Ja pokochałem moje powołanie. I nie chcę też pożałować, że nasz zbór tak wiele może robił innych rzeczy, a tak mało głosił. I tak samo twój zbór, nasze życie, jesteśmy powołani do głoszenia Ewangelii. To jest podstawa w ogóle, po co istniejemy. Jakbyśmy to stracili, to nie ma żadnego sensu. Ilu jeszcze możemy uratować? Z czego jeszcze można zrezygnować? Po drugie, czy tam po trzecie, głosimy Ewangelię, bo wiecie co, ludzie nie tylko potrzebują Pana Jezusa, ale coraz bardziej odkrywam, że ludzie chcą Pana Jezusa. Naprawdę. Takie dziwne rzeczy się teraz dzieją, że ludzie chcą Pana Jezusa. Czasami myślimy, żeby mocno zagiąć na przykład jakiegoś ateistę, nie? Bo on ateista, no to go zagniemy. Ale wiecie, jest inny ciekawy sposób. Jeden z moich znajomych mówi, wiesz co, jest ciekawa rzecz. Kiedy rozmawiam z ateistą, bo z powodu pracy naukowej ma taką możliwość, bo oprócz tego, że głosi Ewangelii, również naukowo pracuje, mówię, jest ciekawa rzecz, kiedy rozmawiam z ateistami, oni są gotowi wytoczyć działa i oczekują, że ja też wytoczę działa. Ale coś ciekawego odkryłem. Kiedy mówię do nich tak spokojnie, bo oni mówią, wiesz, nie wierzę w Boga i to, bo kto wie, czyli tam te same argumenty, on mówi, ale powiedz sam, mówi do jednego wysoko uczonego człowieka, nie chciałbyś, żeby był taki dobry Bóg, który by cię kochał i prowadził twoje życie? Mówi, no tak, to bym chciał pewnie. No a czy tak nie jest? Wiecie o czym mówię? Nie? Większość ludzi w Polsce, których spotkałem i mówili o Panu Jezusie źle, to powiem wam tak, po wsłuchaniu się w ich głos mówili źle o Kościele, nie o Panu Bogu. Pamiętacie taką książkę Bóg urojony? Ja się trzymałem, wiecie, od tej książki jak diabeł od wody święconej. Nic z nią nie chciałem mieć. No ale byłem w szkole i nie wiem, czy na sali jest ten brat, który wyciągnął nam w szkole tą książkę, czy nie. Jak jesteś, dziękuję bardzo, bracie. Ale wyciągnął i dostałem zadanie napisania pracy. I myślę, nie, ja mam czytać. Richard Dawkins, profesor, tyle tytułów. Podważył podobno istnienie Boga. Nie chce mi się nawet myśleć. Ja wierzę, a nawet czuję, że Bóg jest. Ale musiałem zadanie napisać, nie? Siadłem do tej książki, czytam i czekam na te żelazne argumenty. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. To, że do końca nie ma argumentów. Nagle moje zaskoczenie. Kto z was czytał, wie, co chcę powiedzieć. Ten facet krytykuje nas, Kościół. Ten facet krytykuje religię. System, który pokazał mu, że Boga nie ma, bo nie może mieć pojęcia, czy Bóg jest. Przecież Boga się nie da udowodnić za pomocą matematyki. I napisałem, on nic takiego nie mówi. On mówi to samo, co ja myślę. Jeśli się nie nawrócimy, to samo będziemy myśleć. Także zobaczcie, często ludzie nie przychodzą do Pana, a my jesteśmy powołani, aby przyszli. Nie przychodzą, bo widzą, że jesteśmy nieprzyodziani w tą świętość, o której mówiłem.
kto powołanie. Jesteśmy stworzeni na Jego podobieństwo. I on, człowiek, będzie go szukał na różne sposoby, jak tylko się da. Kaznodzieja 3:11 mówi, że wszystko pięknie uczynił w swoim czasie. Nawet wieczność włożył w ich serca. A jednak człowiek nie może pojąć dzieła, którego dokonał Bóg od początku do końca. Jedna z moich top 10 książek, może będziecie się śmiać, ale ja ją bardzo lubię, antropologa Dona Richardsona, Eternity in Their Heart, Wieczność w ich sercach, jest po polsku, chociaż wiele lat temu się ukazała, polecam. Opowiada historię o tym, jak owa wieczność włożona w ludzkie serca działa i prowadzi najdziwniejszych, najdzikszych i najbardziej zgubionych ludzi do tego, aby poznać, aby znaleźć jakoś Boga. I on właściwie naukowym językiem opowiada to, co gdzieś kiedyś jakiś poeta ze szkółki niedzielnej powiedział, że człowiek ma w sobie dziurę w kształcie Pana Boga i tylko on tam pasuje. On to mówi to samo, tylko innym językiem. Człowiek potrzebuje i chce Pana. U nas tyle myśli. Zadajemy sobie tyle pytań. Stoję kiedyś przy drzwiach. Podchodzi człowiek i mówi, dzień dobry Panu, czy ja tu mogę wejść na nabożeństwo? Ja mówię, dzień dobry Panu, zapraszam. On nic nie wiedział, kim ja jestem, po prostu byłem pierwszy. Mówi, ale wie Pan, i na ucho, ale ja katolikiem jestem. Ja mówię, można, jest paru. Można. Przecież ludzie mają pytania. Jeden człowiek siedzi i mówi, wiesz, ja bym się może nawrócił, no ale ja piwo lubię. Co Twój Bóg myśli o piwie? Nie wiem, czy ktoś ma jakąś teologiczną odpowiedź. Ja dałem moją. Mówię, wiesz co, Bóg właściwie to w tej chwili nie myśli w ogóle o piwie. Myśli o tobie. A jeśli w twoim wypadku to będzie ważne, to ci o tym powie później. Bóg myśli teraz o tym, czy ty masz relację z Jezusem. I wiecie, często przy szczerej rozmowie odkrywamy, że to chrześcijanie trzymają wielu ludzi z daleka od Pana. To my ich trzymamy, bo się próbujemy zająć się tym, co trzeba. Jesteśmy powołani do głoszenia Ewangelii. Nie ma planu B. Musimy spojrzeć na ten świat we właściwy sposób. Pamiętam, jak mnie poruszyła, ja lubię czytać misyjne książki i jedna z tych misyjnych książek opowiadała, jak przywieźli, wiecie, tych nowych misjonarzy i również przyjechał biskup jednego z tych kościołów, aby wizytować te, to były chyba presbiteriańskie, amerykańskie misje, nie jestem teraz pewny. I podczas tej wizyty w slumsach Brazylii jeden z tych amerykańskich kandydatów do szkoły dla misjonarzy, widząc jakieś brudne dziecko, które się tam tapla i bawi się w tych slumsach, zapytał, dlaczego to dziecko jest takie brudne? Akurat umyć to by się mogło. A odpowiadający, czy oprowadzający go misjonarz odpowiedział mu moim zdaniem najbardziej teologiczną odpowiedzią, jaka również nas się tyczy, jeśli chodzi o pogląd na ten świat. I mówi do niego tak, posłuchajcie, z rewelacji, to przepisałem. Mówi, jego matka go kocha, ale nie dostrzega tego brudu. Ty go nie kochasz, ale dostrzegasz brud. Widzisz, łaska jest wtedy, gdy w jednej osobie ktoś nas kocha i chce umyć. Dlatego przyszedł Jezus. Jesteśmy powołani, aby głosić Ewangelię. Amen. To jest nasze powołanie. I jak tutaj teraz mamy w tym postępować? Więc po pierwsze, musimy ludziom pokazać dobro Pana Boga. To tak ważne jest nasze świadectwo, żeby to było prawdziwe. Wiecie, samo dobro bez właściwego życia, to nie jest prawda. Dlatego ważne jest nasze świadectwo, ale ludzie chcą żyć jak my. Mieć tą radość, rodzinę, dom, codzienność, którą masz ty. Oni to naprawdę widzą. Kiedyś jeszcze, wiem, że tu są bracia z Chełma, widzę was. Mój kochany Chełm. Kiedyś w Chełmie mieszkałem, niedaleko Chełma, w takiej miejscowości, pod Chełmem i parę domów dalej mieszkał jeden człowiek. I raz sobie robię coś, wiecie, koło domu. Idzie facet tak od jednej strony w drugą. Znacie ten chód. Taki i nie tańczył w tym czasie, nie? Idzie sobie tak i tak się zatrzymał, kołysa i tak na mnie patrzy. I mówię, panie Gulec, pan to ma przerąbane, nie? No oczywiście ja tam, że tak powiem, przetłumaczyłem na polski, co mówił. A ja nie wiedziałem, co mówię, czemu? Mówię, ani wódki, ani baby, ani dyskoteki, nic wam nie wolno, kociarze. No trudno, no nie wolno nam, nie? Poszedł dalej.
Okej, nam od sekciarzy, kociarzy. Ja wiecie, właściwie o tym zapomniałem, no bo na drugi dzień chłop był trzeźwy, pewnie mu głupio było mówić dzień dobry, nie? Ale pewne popołudnie ten sam człowiek przychodzi do mnie i ma takie oczy z przerażenia i łzy w oczach. Ja mówię, panie Kulec, może pan za dom? Ja mówię, a co się stało, sąsiedzie? Mówi, panie, pomódl się panu mojego wnuka, bo umiera, a ja wiem, że pan jest taki człowiek, że pan Bóg u pana usłyszy. Czujecie, co on widział? Ja go nie łapię za słowa, ja nie jestem nikim szczególnym, wy wiecie, na czym modlitwa polega, ale ten człowiek wiedział coś, czego wcześniej mi nie powiedział. Ludzie mają widzieć, że Bóg jest dobry, on nam to powiedział w Mateusza 5, 13, 16. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli wtedy sól zwieczeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. I podoba mi się ten ostatni, 16. Tak. Nie tak, ale właśnie tak. Niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki. I co robili? I chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Jezus mówi, że to jest dobra postawa, tak i chce. Nasze życie i wiara to nie jest nasza prywatna sprawa. Tutaj to przeczytałem, widzicie to? Tutaj pisze, jest napisane, że nasze życie i wiara to nie jest nasza prywatna sprawa. Ktoś kiedyś powiedział, nie wiem kto był autorem tego zdania, że Jezus umarł za nas publicznie, nie po to, byśmy żyli dla Niego prywatnie. Może... To nie jest znowu wyjaśnienie z Greki, ale Pan mówi nam tutaj, że nasze życie ma być takie, patrzmy na ten werset, nie? Aby ludzie, którzy nas widzą, ale nie znają Boga, chcieli Go poznać. Bo jesteśmy powołani do głoszenia Ewangelii. Jak będę znerwicowany, polityczny, zamknięty, będę miał 100 teorii spiskowych i nieuprzejmy, jak wszyscy wokół, to kto powie mi, że chciałby zobaczyć nasz Kościół? Kiedy do tego zboru przyszedłem wiele lat temu, powiedziałem wam o dwóch piwach, ale nie powiedziałem wam o czym jeszcze. Przyjechałem dosiadając mojego osobistego Boga. Sam go zbudowałem. To był 68. rocznik. Sam za flaszkę nielegalnie chromowałem ramę. Takie czasy były. To był mój Bóg. Moi koledzy... Na jednej z imprez siedzieli i oglądali świńskie filmy, a ja kupiłem sobie skrzynkę piwa. Na moje urodziny usiadłem i patrzyłem na niego w piwnicy, bo jeszcze było zimno, był przymrozek, nie można było jeździć. Dla mnie w zimie najciekawszą rzeczą było zejść do piwnicy, usiąść na skrzynce z piwem i patrzeć na mojego chopera. Kiedy się nawróciłem i wiecie, żeby było jasne, jestem niesamowitym zwolennikiem naszych Jazz Riders i innych ridersów. Macie motocykle, Pan wam błogosławi. Ja mówię teraz o mnie, o czymś, co ja przeżyłem, żeby nie było, że na synodzie zabroniono motocykli w tym roku. Przyjechałem nim do zboru i kupiłem sobie naklejki z napisem Jezus i przykleiłem to na baku. I wiecie co? Poczułem coś niesamowitego, że do mojego starego życia próbuję przykleić coś nowego. Ale to było tylko u mnie. Jeśli macie na baku Jezus, nie o was mówię. To się działo u mnie. Wiecie, czasem coś takiego jest, że wam Pan Bóg mówi, zostaw coś, inni mogą mieć, bo im nie szkodzi. To był mój Bóg. Za jedną rysę mogłem zabić, za dwie to nie wiem co, nie? I czułem, że coś jest nie tak. I przychodził do mnie jeden kolega. I pamiętam, w ten dzień przyszedł, usiedliśmy, zapaliliśmy po jednym, popularne były wtedy, diesle je nazywaliśmy. Zapaliliśmy diesla i tak na siebie patrzymy i ja mu mówię, wiesz co, zmieniłem religię teraz. Ja nawet nie umiałem mówić, co się stało w moim życiu jeszcze. Ja już byłem aż 2 dni wierzący, czy 3 może. I wyciągłem kluczyki i dokumenty i mówię, chcę, żebyś to wziął. Ja już tego nie chcę. Wiecie, jakie było jego pierwsze pytanie? O której w niedzielę jest to nabożeństwo? Ja tam muszę iść. On chciał zobaczyć, co to jest. Kto Kulcowi to zabrał i co mu zrobili. I on przyszedł tu zobaczyć, wiecie, co jeśli nasze życie i zbory w ten sposób, ja wtedy nie wiedziałem nic o owocach Ducha Świętego, wiecie, ja w ogóle Biblii nie znałem, jak tu wszedłem, ale tu był taki pastor, on już odszedł do Pana, nazywał się Zbyszek Sobczuk.
On mnie przyjął pod swój dach. 3 miesiące objadałem tą rodzinę i odwiedzałem dzień w dzień. O godzinie 15:30 widział moją uśmiechniętą gębę i do widzenia słyszał o 21:30. 3 miesiące. Po 3 miesiącach, kiedy doszło do mnie po chrzcie, że muszę usamodzielnić moją drogę, to on, zapytałem go: bracie, jak ja ci się odwdzięczę za te 3 miesiące? Dziś w pełni zrozumiałem jego odpowiedź, wtedy jeszcze nie do końca. On mi mówi tak: wiesz, Pan Bóg ci się sam odwdzięczy, ja nie mogę, on ci takiego kulca też kiedyś pośle. Wow. Czemu o nim mówię? Przychodziłem do niego i wiecie, przychodzę, już byłem naprawdę staż wiary około 7-8 dni, jak już poważny, jak widzicie. I mówię do niego: słuchaj, mam Biblię, pastorze, nie taką jak trzeba. On mówi: czemu masz złą Biblię? Ja mówię: co, całe dzieje przeczytałem, a potem jeszcze raz. Nie ma tej sceny, jak Jezus zawraca Piotra do Rzymu. Coś nie tak. On mówi: Mirek, to jest Quo Vadis Sienkiewicza. A, to był mój poziom. Ale ta rodzina pokazała mi Pana, mogłem Go pokochać. I wreszcie, i teraz mówię, nie znałem tych owoców ducha, ale one zaczęły robić. Pomyślcie sobie, co się stanie, kiedy nasze zbory wrócą do tych podstaw. Pan nas powołał, aby głosić Ewangelię i obrodzimy owocami Ducha Świętego. Ludzie w pracy, szkole, biurze, zborze spotykają kogoś, nie kto ma argumenty, ale kogoś, kto ma miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość, życzliwość. Co się wtedy stanie? Patrzą i zobaczą i przeciwko takim nie ma nic do powiedzenia. Bo my wiemy, że ten biedny świat męczy się bałwochwalstwie, czara, z wrogości, sporach, zazdrości, waśni i tak dalej. Znacie? A więc pokazujmy, przyjaciele, bądźmy kościołami, które pokazują ludziom, nie kościołami, które, jak to powiedzieć, nie kościołami, które są przyjazne w tym, że osłabimy przesłanie Ewangelii, bo to jest oszustwo wtedy, ale przyjazne w tym, że naprawdę żyjemy tym, co głosimy. A to jest już wymagane, właściwe, a więc pokazujmy ludziom, że ich cenimy, że ich życie jest dla nas cenne. O cenności życia ludzkiego świetnie jest C.S. Lewis powiedział, ja go lubię, dlatego tak cytuję. Posłuchajcie albo przeczytajcie, wyświetli się za mną. Nie ma zwykłych ludzi. Nigdy nie rozmawiałeś ze zwykłym śmiertelnikiem. Czujecie to zdanie? Bo każdy człowiek pójdzie albo do nieba, albo do piekła. Jeśli pójdzie do nieba, czy to nie jest niezwykłe? A jeśli do piekła, czy to jest normalne? Nigdy nie rozmawiałeś ze zwykłym śmiertelnikiem. To jest ten niezwykły przykład miłości, spoglądania na ludzi, bo ludzie są wiele warci. Ja zobaczyłem, że najbardziej w życiu muszę się uczyć kochać ludzi. Nie schodzić im z drogi, to nie o tym mowa. Nie mówię teraz o mięczaku bez własnej decyzji i zdania. Mówię o człowieku cierpliwości, życzliwości, o człowieku owoców. Wśród was na sali są wspaniali historycy. Kilka nazwisk widziałem, w tym brata, który mnie uczył w szkole. Więc nie będę tu podskakiwał, ale coś wam powiem. Niezwykły przykład miłości we wczesnym kościele. Przeczytałem, że Grzegorz Wielki opisał, chociaż też czytałem, że podobno ów opis podważony został ostatnio gdzieś tam, ale to nie wiem, ja się nie znam na tych dyskusjach. Podoba mi się to, co Grzegorz Wielki opisał. Pisał o życiu takiego człowieka. Poncjusz Metropiusz Ancjusz Paulin się nazywał. Był biskupem tego wczesnego, albo powiedzieć niegramatycznie późnego, wczesnego kościoła z Noli i zajmował się między innymi pomocą biednym, nędzarzom. Ludzie go znali, przynosili do niego dużo pieniędzy i dużo dobra, bo wiedzieli, że to jest człowiek, który jest nie jak morze martwe, tylko on był jak jezioro Genezaret. Wszystko po prostu rozchodziło się dla innych. On błogosławił ludzi. Ale po wojnie rozdawał się i Grzegorz Wielki opowiadał historię, czy opisał historię, w której wdowa przyszła i mówi do niego: mojego syna chcę wykupić z Afryki, jest niewolnikiem, haruje jako niewolnik w Afryce. On próbował zebrać te środki, ale niestety nie mógł takich środków zebrać.
I kiedy ona przyszła, on nie wiedział, co jej powiedzieć, poszedł na modlitwę. Po tej modlitwie wrócił do niej z powrozem, ze sznurkiem na szyi i mówił: już nic nie mam, mam siebie, sprzedaj mnie, za mnie go odkupisz. I pozwolił się sprzedać jako niewolnik. Później piszą, że kiedy tamci, co kupili, dowiedzieli się, kto to jest, to oczywiście sprawy nabrały innego obrotu, ale zanim się dowiedzieli, był traktowany jak wszyscy. Pomyślałem sobie, szok, tyle jest warte życie ludzkie. Nigdy nie spotkasz zwykłego śmiertelnika. Wiecie, dzisiaj świat nas prawie chce zmusić, żebyśmy się dzielili, poniżali, żeby to wpuścić do naszych kościołów. Zobaczcie, co się dzieje na całym świecie, nie tylko u nas. W USA próbuje się ludziom wciskać, demokraci, republikanie. U nas się próbuje wciskać PO, PiS, czy tam jak się to jeszcze nazywa. Wiecie, ja zawsze do naszego zboru mówię tak. My nie jesteśmy społecznością, która patrzy w lewo czy w prawo, społecznością lewicy lub prawicy. My jesteśmy społecznością, której wybór jest pomiędzy góra-dół, a nie prawo-lewo. To jest ten wybór, o którym my mówimy. Dla każdego, kto tutaj przyjdzie, musimy pokochać ludzi bez względu na napis na ich koszulce. Wielu politykuje i nienawidzi, bo mają pustkę. Słuchajcie, nikt nam nie dał prawa nienawidzić naszego bliźniego. Ja chcę być kochany i nikt ci nie dał prawa mnie nienawidzieć. Ty chcesz być kochany. Jeśli jesteś normalny, chcesz, żeby cię ludzie kochali. Nie znam normalnego człowieka, który by powiedział: chcę, żeby mnie nienawidzili. Świat jest chory. My mamy mieć coś zdrowego. Ja sobie zdaję sprawę, że każde zdanie tutaj mogłoby być książką i kazaniem, że nie wypowiem wszystkiego, ale jako pastorzy to wiecie, nie? Każdy z nas przeżył spotkanie z osobą po kazaniu, nie? Powiedziałeś kazanie z Księgi Mojżeszowej, a ktoś podchodzi po kazaniu, ale brat jeszcze nie powiedział o tym, o tym, o tym, o pustyni, o Faraonie i o tym. Ale ja nie mogę wszystkiego w jednym kazaniu, nie? Także też nie mogę wszystkiego, ale wiem, że nie możemy sobie dać przywileju na nienawiść. Żyjemy w świecie tak podzielonym, że chcą nas do tych podziałów zmusić. I powiem tak, żebyście mnie źle nie zrozumieli, można mieć przekonania. Nikt nie mówi, że nie możesz mieć przekonań, ale nikt nie dał nam prawa, aby zgodnie z tymi przekonaniami postępować, wyrażę się po chamsku, nieuprzejmie i źle wobec bliźniego. Nawet uczestnicz w polityce, ale nie rób tego nienawistnie. Nawet jeśli się nie zgadzamy w poglądach, mamy pamiętać o ich wartości, cenie życia ludzi. Nie wolno uważać na kogokolwiek za bezwartościowego. Panie Jezu, jakich ludzi mamy kochać? To pytanie nie jest pytaniem politycznym. Jest pytanie sprzed 2000 lat. Panie, a kto jest moim bliźnim? A pytali to, aby się usprawiedliwić, wygadać, wywinąć, bo czuli, że jego przesłanie jest inne. Jeden z nich powiedział to, aby się usprawiedliwić, a Jezus mu wtedy mówi: jeden człowiek zmierzał z Jerozolimy, pamiętacie, Samarytanin, do Jerycha. To był Samarytanin, a więc wiemy, że nie mógł już pójść do świątyni, ponieważ Żydzi świątynię spalili wcześniej Samarytanom. Został napadnięty, pobity. I pamiętamy, że leżał tak. I wracali sobie ludzie, którzy jeszcze pod nosem nucili, co śpiewali w świątyni. Jeszcze się nawet nie przebrali ze świątyni, jak wyszli, ale ominęli. A Jezus opowiada o miłosiernym Samarytaninie, który właśnie wraca, jak mówię, nie mógł uwielbiać, nie mógł modlić się, ponieważ wiemy, że ta świątynia była zwalona. Nie zadaje pytania, czy to Żyd, czy Samarytanin, bo my nie wiemy, kto to tam leży. Jezus nam nie mówi, czy to był, może to był Polak, ja nie wiem. Żartuję, my nie wiemy, kto to jest. Jezus mówi, człowiek leżał, ale Samarytanin szedł. To wiemy. Podniósł go i zaprowadził go do gospody. Wiecie, zaciekawiło mnie, jak ciekawie wczesny Kościół interpretował ten fragment. Całe życie głosiłem, że chodzi o to, żebyśmy widzieli czyjąś potrzebę i pochylali się. I to jest prawda, tego Jezus tam uczy. Ale zaciekawiło mnie, kiedy przyglądałem się, jak w historii Kościoła ta sprawa była postrzegana wcześniej. I wiecie, że wczesny Kościół spoglądał na to w ten sposób, że ów Samarytanin to jest Jezus. Ów leżący to grzesznik. A owa gospoda to Kościół, który nie pyta, kogo przyprowadzi Jezus.
On dał nam wszystko, co trzeba. Myślę, że tamci ludzie nie mogli nawet widzieć tego, jak dziwnie to zabrzmi, kiedy on mówi, wiecie, bo wiemy, że jeden dzień to 1000 lat i tak dalej. Ja nie próbuję nic sugerować, ale ciekawa zabawa myślowa dla was, nie? Masz tutaj 2 monety, a jakby brakło, to jak wrócę, to oddam. Innymi słowami, odebrałem to wobec swojej służby, do której jestem powołany, Mirek. Dałem ci wszystko, co potrzebujecie w zborze, żebyście usługiwali temu światu. A jeśli coś ponad dacie, to uwierz mi, zapłata cię nie minie. Macie wszystko. Kochajcie ludzi. Opiekujcie się ludźmi i nie patrzcie, kogo przyprowadzę, bo bardzo dziwnych ludzi pozbieram. I czasami ludzie pytają, wiecie, jakiś czas temu do mnie człowiek napisał i mówi, bracie, dlaczego brat na kazaniu nie krzyczy i nie gromi? Ja mówię, wiesz co, kiedyś to robiłem i się nigdy nie nawrócił. Nie widzę potrzeby, żeby to robić. Jechałem do zboru i zadałem sobie pytanie, gdyby nasz zbór zwalił się i przysypałoby nas gruzami. Tu siedzi brat nawet, którego widzę, którym się tym podzieliłem wtedy. To był 2001 rok. I mówię, gdyby nasz budynek się zawalił, bo zawalił się wtedy w naszym mieście inny budynek, na szczęście ludzie zdążyli wyjść. Ale ja myślałem o naszym. Co by było, gdyby to był nasz? I nagle wstrząsnęło mną, że nasza garstka i ludzie by powiedzieli, no przywaliło, byli tam jacyś ludzie, ale nie wiem, co robili. Chyba to był jakiś kościół. Nagle doszedłem, myśmy są niepotrzebni. My wiemy, przeciw czemu jesteśmy, z czym się nie zgadzamy, co jest złe. Ale nie wiedziałem, za czym jestem, z czym się zgadzam i co jest dobre. Zobaczyłem, że dokąd ma pójść ten grzesznik? Po co ja tu jestem? I tą drogą zaczęliśmy iść gdzieś w zupełnie innym kierunku, do którego chcę każdego z was zachęcić, gdziekolwiek jesteś. Jesteśmy po to, aby głosić Ewangelię. Jeżeli ktoś musi się najpierw zmienić, żeby przyjść do nas do kościoła i poznać naszego Boga, to z nami jest coś nie tak. Najpierw musi poznać Boga, a wtedy się zmieni. I to się nazywa wtedy kościół. I to wszystko. Tyle wam chciałem powiedzieć. Takie podstawy wiary. Jestem powołany, aby głosić Ewangelię. Wstańmy i uwielbimy naszego Pana. Oddajmy Mu chwałę i hołd. Amen.